Czekali na ewakuację. Rosjanie bombardowali ich miasto bombardowanie i opienia. Mieszkańcy skryli się pod mostem, czekając na ewakuację. Mimo zapewnień o zawieszeniu ognia oraz porozumieniu delegacji ukraińsko-rosyjskich o korytarzach humanitarnych, Rosja kontynuuje bombardowania i ostrzał w Ukrainie. W sobotę niszczono m.in. Mariupol, Wołnowachczy czy Jopień. Media obiega zdjęcie mieszkańców tego ostatniego miasta, którzy obawiając się bombardowania schronili się pod zniszczonym mostem. Czekali na ewakuację. O zdarzeniu opowiadała mieszkanka i opinia, której udało się wydostać z miasta. Poszliśmy na piechotę od szpitala wojskowego do centrum, gdzie miało być pięć wagonów ewakuacyjnych. Dwie godziny staliśmy tam i zdawaliśmy sobie sprawę, że w każdej chwili może przylecieć nasz bratni naród i zrobić tak jak przywykł rzucić bombę w ten tłum ludzi. A potem powiedzieli nam, że zbombardowali teory, powiedziała przez telefon Maria Rochudzka telewizji na je w Riemia. Staliśmy pod tym mostem i rozumieliśmy, że wystarczy jeden przelot samolotu ogarnia cię chaos i panika. Słyszysz dźwięk kółek od walizki, a myślisz, że to samolot. Wszędzie słyszysz myśliwce. Staliśmy pod tym mostem i rozumieliśmy, że wystarczy jeden przelot samolotu. W tym samym czasie miasto było bombardowane z powietrza. Dzielnice mieszkalne, opowiadała Rochucka. By dojść do drogi, skąd odjeżdżały autobusy, setki mieszkańców musiały pokonać zburzony most. Opublikowano zdjęcia, na których ludzie tłoczą się pod zniszczoną konstrukcją, a następnie przedzierają się przez gruzowisko. Gdy przeszliśmy przez ten most, rzuciliśmy się do autobusu, wspominała kobieta. Wojna Rosja-Ukraina. Mieszkanki Irpienia o ewakuacji Rochucka wraz z rodziną od pierwszego dnia rosyjskiej agresji przebywała w Irpieniu, który był atakowany przez Rosjan. Najpierw, jak mówiła słychać było tylko wybuchy rakiet balistycznych, dochodzące z Kijowa, potem samoloty, odgłosy walki i ostrzału lotniska w położonym niedaleko Hostomlu. Zaczęło się piekło, ciągle było słychać artylerię, śmigłowce powiedziała. Potem zbombardowali pierwszy dom. To było 150 metrów od nas. Przyleciał samolot to najgorszy dźwięk w moim życiu. Leci samolot, zaczyna drżeć w sufit, potem czekasz i obstawiasz opowiadała. Gdy przeszliśmy przez ten most, rzuciliśmy się do autobusu wspominała kobieta Wojna Rosja-Ukraina. Mieszkanki Irpienia o ewakuacji Rochucka wraz z rodziną od pierwszego dnia rosyjskiej agresji przebywała w Irpieniu, który był atakowany przez Rosjan. Najpierw, jak mówiła słychać było tylko wybuch rakiet balistycznych, dochodzące z Kijowa, potem samoloty, odgłosy walki i ostrzału lotniska w położonym niedaleko Hostomlu. Zaczęło się piekło, ciągle było słychać artylerię, śmigłowce, powiedziała. Potem zbombardowali pierwszy dom. To było 150 metrów od nas. Przyleciał samolot, to najgorszy dźwięk w moim życiu. Leci samolot, zaczyna drżeć w sufit, potem czekasz i obstawiasz. Opowiadała. Przedwczoraj po południu zaczęły się niekończące się ostrzały. Ostatnie trzy dni prawie nic nie jedliśmy, nie spaliśmy. Noc spędziliśmy na kartonach w piwnicy, mówiła. Dzisiaj rano był najstraszniejszy moment. Byłam przekonana, że umrę. Jeśli zostaniesz, to umrzesz. Jeśli pójdziesz, to na 90%. Nie dotrzesz do punktu ewakuacji dodała. W mieście zostali przyjaciele, rodzina, znajomi, teść, babcia, dziadek. Nie ma elektryczności, wody, jedzenia, żadnych dostaw mówiła kobieta, płacząc. Jak podaje w Wremia, na sobotę zaplanowany był wyjazd pociągów ewakuacyjnych z Jopienia, który blokuje rosyjskim wojskom drogę do Kijowa i było miejscem ciężkich walk i rosyjskich ataków przez ostatnie 9 dni. Rano w sobotę mer miasta poinformował, że tory zostały zbombardowane. Ewakuacja odbywała się autobusami.